Будку хіба навіть гандрую, бо як ще попію, то ломот, кшики, каски. Не відомо, що ще там діє, тірани ще у мені буяю, жерандер чи вшечі, а уваги то не дай Боже звучить, всякі там товариства. Відляли ще до кругу, скоре жарками зубу, ще випадає гуху, і оче коло цуду. Почекіхали всюду, не сподівали ще пруду, вчали прибою, але слышу тільки вуху трубу. Нехай нам жиє презес, то значить діже кругу, тож там мішує собі і відчува віле труду. А наші колежанки, день ефа і барбі, під конець танцю виглядає, як лалечки буду. Єдин ваше боджі, якби не озошив тюту, найбане вплює мишлі, хіба жиє в кону з юту. Szybko przypadła szpół do kursu. Czerwona szpilka, czarna szpilka, czerwina w mózgu. Eczna biel, one zwane white stripes, więc zaprasza do siebie tu mało miejsca do tańcu. Czyli się z panem brata, stara od tego tłuku. Pora na Andra, chyba trzeba się zapytać guru. Niechaj wejdzie wewnątrz, pójdź go wewnątrz, prosto w krew, serce i zewnątrz. Wszystko jedno, wszystko jedno. Każdy tu kiedyś upuści swoje perła. Umrę do pustego serca legną, ja umrę dziś, a ty ze mną. Idzie za księciem raz, dwa, już czeka na nich taksa. Napięcie ciągle wzrasta, wsiada by stanie gwiazda. Panience chce się klaskać, mieszkanie w centrum miasta. Dałaby się pochlastać, żeby tu spać najpierw. Potem butle porto chwycił i jedną czwartą wypił. Teraz jego nozdrza wyszły jak dwa czarne dyki. Najpierw były czułe słowa, potem koszmarne krzyki. Czar się ziścił, aha, czar się ziścił. Ona jak sale na piszczy, ona te same piszczy. Samo umysł się i skrzy, telefon krzyczy i piszczy. Nasz bohater głośno krzyknął, a teraz milczy. Skóra owcza, apetyt wilczy. Rano zrzuci to na butle wina, a ilczy. Ona wychodzi, on dostrzega jakąś butlę rumu. Czy pić coś jeszcze? Chyba musi i zapytać guru. Wszystko jedno, wiesz to. Wciąż potem lepisz jak drewno. Otwórz tylko usta i zawartość wlewaj wewnątrz. Prosto w krew, serce i sedno. Wszystko jedno. Każdy tu kiedyś upuści swoje perło. Wszystko jedno, wszystko jedno. Mury wokół twego serca legną. Ja pełen trójmiejski piątek, pełen przekąsek, zakąsek i ludzi, którzy gubią wątek. Leje się alkohola w lokalu, dzisiaj kontakt. Nasza bohaterka wodzi z jakim wzrokiem, szuka księcia. Woli rymu damy mu na imię Piotr. Pisała z 7 dni, teraz się boi, że ten Piotr pęk. A dla niej on to filet mignon, w tym kraju, w którym każdy chłopiec jest jak mielony kotlet. Dla niej on to mniej więcej czuczowka i w którym każdy chłopiec to jest jego biolek. Teraz widzi dziecko w tle, więc łapie oddech. On chyba też ją zauważył, jak zachował się podle. Zabrakło papierosów, doszła do wniosku, żeby zagadać dżentelmenów nie mówiących po polsku. Wraca wtem do środka, widzi, że jakaś trzpiotka zagaduje jej piotka, kurwa mać. Z tylu osób zagaduje jej chłopca, jebany rekord. Buzia jak brodka i do 12 żebra dekolt. Nosi rury i szpilki, on kupuje jej drinki. Wertuje klucze w płaszczu, robiąc głośny klekot. Usta tamtej rozchylone, a jej wzrok prosi o jego wnętrzności. Bierze oddech i się pierś nosi. Widzi to Piotrek i zamawia taksi grosi, myśląc jeszcze jakim dzunkiem koleżankę ugości. Ale wiesz to, klej wciąż, potem lepisz jak drewno. Otwórz tylko usta i zawartość wlewaj wewnątrz. Prosto w krew, serce i sedno. Wszystko jedno. Wszystko jedno, wszystko jedno. Mury wokół twojego serca legną. Ja naszej bohaterce chce się płakać i jeść machać. Jest blisko z karty, pójdzie skakać. Przecież też ma ładne ciało, śliczny brzuch i cycki. Ale rzeczywiście tamta matę. Naszej bohaterce się łamało serce nieraz. Ale to co widzi teraz ją zabija niemal. Oto przechodzą obok niej panie panowie. Co za scena, Piotrek kiwnął głową i powiedział: cichnie muzyka, Piotrek sinę przełyka. W jego głowie wielce szybka matematyka. Uśmiechając się
się pięknie, łapię tamtą za rękę, kilka kroków w przód i siadają do grosika.